pracowałam w Biurze Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego. Właściwie to jest jedyne biuro w Kancelarii Prezydenta, które było utworzone przez Lecha Kaczyńskiego. To było bardzo charakterystyczne, że stworzył biuro, którego zadanie było przywracanie pamięci. To jest pamięć, która jest potrzebna po to, żebyśmy mieli silną świadomość swojej tożsamości i swojej wartości. Bez tego poczucia losy Polski co najmniej nie będą tak dobre, jak byśmy mogły. A nie daj Bóg, w ogóle dobre nie będą.